Liverpoolu podkreśla, że radio Tok FM nadaje do gry w tym cały czas Tok FM Euro. M.in. kwestie gospodarcze. Pamiętajmy, że to jest ważne miejsce, jeśli bierzemy pod uwagę nawet Langstrom. Barbie, Baby, Langstrom, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra, Radio Conchita, Tok FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Amerykanie od ponad roku atakują cele dżihadystów z państwa islamskiego, zarówno w Iraku, jak i w Syrii. Rosja deklaruje, że jej lotnictwo również zwalcza państwo islamskie, ale jak podają źródła zachodnie, dokonuje nalotów także na pozycje wspieranych przez Stany Zjednoczone rebeliantów, walczących z reżimem prezydenta Bashara el-Assada. Tą informacją kończymy wiadomości z Radio Maryja. Drodzy Państwo, przed nami popołudniowa modlitwa z liturgii godzin. Korzystamy z tomu czwartego, hymn rozpoczynający się od słów Stwórco Potężny Wszystkich Rzeczy, strona 505. Natomiast psalmodię odnajdziemy... ...i nie wypłukuje koloru. Pirolem szampon. Walca łupież, pielęgnuje. Pole do wyrobienia sobie opinii na temat w ogóle ogólnie poziomu pianistyki, młodej pianistyki, może związanej właśnie bardziej z Chopinowskim światem pianistyki na świecie. Jest to bardzo budujące. Uważam, że młodzi pianiści, szczególnie ci z Azji, ze Stanów Zjednoczonych, ale także i Polacy, nie zapominajmy, że do drugiego etapu zakwalifikowało się 8 polskich pianistów. To jest bardzo troszeczkę dużo. Szumi, ale wiecie ja Państwo, widzę, że ciekawe, że duch Chopina, ten Chopina jest bardzo atrakcyjny dla nowych wchodzących pokoleń pianistów. Zaraz zadzwonimy do naszej Ryszardy. To jest chyba najbardziej zdumiewające, że ten język jest ciągle żywy, ciągle piękny, tak samo piękny jak 50 lat, jak 100, jak 200. Wtedy, kiedy żył Chopin, tak? Kiedy po prostu ta muzyka była dla jego pokolenia, czy dla Liszta, czy dla Heinricha Heinego, czy, bo są dowody na to, czy dla Balzaka, tak, którzy opisywali fenomen twórczości pianistyki Chopina jako zjawisko wręcz kosmiczne. I takim zjawiskiem jest do dzisiaj. Po prostu jest, nie ukrywam, wielkie szczęście również dla mnie, bo sam jestem pianistą, wykształconym pianistą w klasie wielkiej polskiej Chopinowskiej. Może najpierw do Michałka Zaleckiego, któremu się nie poszczęściło. Proszę pani, pierwszej edycji powojennej konkursu Chopinowskiego, gdzie zdobyła drugą nagrodę. I ja jestem z tej samej rodziny i tak samo jak mnie do dzisiaj Chopin inspiruje z wielką, bo tak samo widzę, że dla młodych adeptów tej sztuki, trudnej sztuki, bo wymagającej wielu wyrzeczeń, to jest zakon. Muzyka Chopina to jest po prostu Himalaje trudności, ale też jak się już wejdzie na ten no, cześć. To słuchaj, po prostu no i świat tam jest, Michałka, po prostu piękny, jest cudowny, dlatego warto iść pod prąd Chopina. Wzruszony zwycięzca konkursu chopinowskiego Feng Jingzhou mówił o tej muzyce Chopina. Co? Momentami ostrej, raz delikatnej, ale nie słyszałem. Dzisiaj wysłałam, kochanie, wiesz, mojego kucharza Mareczka na Świętokrzyską 3, żeby tam ten telefon sprawdzić, bo proszę ciebie, on naliczył, że przez 2 lata to my zapłacimy 800 zł, ale ja mówię, słuchaj, to jest na doładowanie 35 zł miesięcznie. No ja tego korzystam, bo to jest telefon na kartkę. Ale on powiedział, że mu się coś to nie podoba, że to jest jakiś oszustwo, że oni nabierają i pewnych umiejętności. No, nic nie oszukują, tak? A słuchaj, a jak to tam u ciebie było w sensie, że to 2 telefony za 1 cenę? Bo 1 gratis. No. Ale to było, może gdzieś to jeszcze jest, tak? Tak. Tak, z Matki Boskiej. Słuchaj, dzisiaj jest, wiesz, możesz przyjść do testu przy Placu Konstytucji. No, tam to tak. Tak, jeszcze ja wiem. O 19:00, ale ty jeszcze jednej rzeczy nie wiesz. A czy byłeś na tych komputerach? Byłem, słuchaj. No i co? Przesłałem, co jest przesłałem? Już jest rysik.
Tak? No. A masz jeszcze to na karcie? A ja jeszcze tu tak. No. No to ja zaraz do Buwu pojadę. A będziesz w Buwie? A ktoś mówi, że ten, no nie wiem, czy się wyrobię. No. No. Coś mówiłam, że co? Że coś jeszcze... Aha. Słuchaj, bo ty przecież tam byłeś kiedyś, ostatnio ciebie nie było. O 19 dzisiaj będę weź kamery, będzie spotkanie z Barbarą Piwnik. Ale tak, tak. W Harendzie, tam na Złotej. O której? O Burej, o 7. To czyli, że my po tym teście pojedziemy tam do tej Harendy. Już, no. No. Z jakimiś ciastkami tylko początkują. Nie, tam tort jest zawsze. Będzie chyba piwo czy coś. Tort jest zawsze. No ostatnio to wzięłam takich 4 ogromne porcje, to jeszcze tu miesiąc. No. Mówiłaś. No mówiłam, bo tu jeszcze ten Wiesław Przybyłowicz, to Rysia mówi, żeby go tu wysłać już nad Wisłę, żeby tego. On tu jadł ten tort 3 dni pod rząd. Ja tego nie przyjechałam. Gdzie? No. To będziesz dzisiaj na tych tortach? Tak, się to na pewno, tak. No to przyjdź. A do Buwu nie będziesz jechał, tak? Aha, nie wiesz, czy będziesz, no. Ja za godzinę tam będę chyba i wtedy na te 7 to ja się powyrabiam wtedy. No, no. Zaraz zadzwonię do Rysi, bo nie wiem, czy ty wiesz, że Rysia ma Fisia i po prostu ona czasem wie o tych wernisażach, może coś jeszcze innego, może coś jeszcze więcej, to ona Ryszarda Czubakówna się nazywa, wiesz. No bo jak napisałam w internecie Ryszarda Hanin, to mi się jakiś grób pokazał, wiesz, że umarła. No, umarła Ryszarda Hanin, no także wiesz, bo ona ma różne nazwiska, to więc myślałam, że może Hanin. No, ale to wiesz, już katafalk i nazwisko i nieżywa. To nie. No dobra, no to do zobaczenia o 19, tak? Spotykamy się o 19 w teście. No, no to pa, na razie, ciao, Barbie. No, ale... Także zaraz będzie połączenie z Ryszardą, proszę Państwa. Czubak. Rysia. Rysia. Dobrze. No, trzeba zapisać już tą listę. Rysia. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Longstrom, Extra. Zaraz będziemy miały kontakty z Rysią Czubakówną.